W Muzeum Podróżników w Toruniu prezentujemy nową wystawę czasową poświęconą tkaninom pochodzącym z Gwatemali, które zostały podarowane muzeum przez znaną podróżniczkę polską Elżbietę Dzikowską, która od wielu lat podróżuje po całym świecie i tutaj do Muzeum Podróżników przywozi różne cenne eksponaty. Eksponaty, które można zobaczyć na tej wystawie, przywiozłam z Gwatemali w ubiegłym roku, ale też jeszcze wcześniej zostały nabyte na targu w Chichicastenango. To jest naprawdę magiczne miejsce, gdzie przychodzą różne plemiona Majów, żeby sprzedać swoje wyroby i żeby się pomodlić w kościele świętego Tomasza, gdzie palą kopal nie tylko owemu świętemu, ale także swoim bogom i mają tam swoje ołtarze. Kupowałam też te tkaniny przepięknie wyszywane w wioskach wokół jeziora Atitlan, a każda z tych wiosek ma swoją specyfikę, swoje wzory. Mam nadzieję, że one będą inspiracją do tego, żeby i w Polsce starać się o zachowanie tradycji, bo my też mamy piękną, ale już nawet nie od święta, już tylko w muzeum.